Unia pokonuje GKS Bełchatów, Konkordia wygrywa 5-0, Pogoń na drodze do awansu. Czas na magazyn skrótów 24. kolejki 3. Ligi Grupy Pierwszej. Piątkowy wieczór, piąta w tabeli Unia Skierniewice grała u siebie na swoim nowym stadionie ze znajdującym się na trzeciej lokacie GKS-em Bełchatów. Ważne i prestiżowe spotkanie dla obu zespołów, które nie zawiodło kibiców zgromadzonych na trybunach. W 20 minucie akcję przeprowadzili goście. Świetne prostopadłe podanie do piłki dopadło w polu karnym Hubert Karpiński i zawodnik GKS-u Bełchatów zdobył pierwszego gola w tym spotkaniu. Kilka minut później błąd popełnił Mateusz Szymorek. Futbolówka trafiła do Kamila Sabiły, a ten wie, co w tej sytuacji zrobić. 28 minuta spotkania i mamy remis. Duża radość całej ławki rezerwowych gospodarzy. Kolejne minuty stały pod znakiem stałych fragmentów gry. 45 minuta, Mateusz Cegiełka z bliskiej odległości po przedłużeniu piłki przez Kamila Sabiłę i gospodarze wychodzą na prowadzenie. Minuta 55 i tym razem rzut wolny dla gości. Dośrodkowanie Mateusz Szymorek. Świetne uderzenie głową obrońcy GKS-u Bełchatów. Rehabilituje się kapitan gości za swój wcześniejszy błąd. 65 minuta, daleki wrzut z autu. Piłka wybita do futbolówki, dopada Mateusz Szmyt i świetnym płaskim uderzeniem znowu daje prowadzenie Unii Skierniewice. Kolejna bramka zdobyta po stałym fragmencie gry. To już sama końcówka spotkania. Znowu posłana piłka w pole karne, ale skuteczna interwencja bramkarza i Unia Skierniewice wygrywa 3-2. Już niedużo subów brakuje nam do bariery 5000. Jeżeli podobają Wam się materiały, które przygotowujemy, to zostawcie łapkę w górze i dajcie suba naszemu kanałowi. Dziękujemy! Przed tygodniem w dziwnych okolicznościach Konkordia przegrała z Pelikanem Łowcz. W starciu z Bronią na boisku byli już jednak obecni podstawowi gracze Słoników. Lepiej w ten mecz weszli zawodnicy z Radomia, ale w pierwszej połowie brakowało im skuteczności. Tutaj strzał juniora Timite poleciał obok bramki. 16 minuta i rzut rożny dla Konkordii. Sprytne rozegranie tego stałego fragmentu gry. Futbolówka spada pod nogi Kacpra Sionkowskiego, a ten nie myli się w tej sytuacji. To już druga połowa spotkania, minuta 53, błąd obrońcy z Radomia i Łukasz Makarski wykorzystuje to nieporozumienie. Gospodarze prowadzą już 2-0. Kolejna akcja graczy Konkordii. Kacper Noworyta, świetne indywidualne zachowanie napastnika Konkordii. Czwarty gol w tym sezonie gracza Słoników. Końcówka spotkania, minuta 84. Sionkowski do João Augusto, ten zostawia piłkę Noworycie. Noworyta na raty, ale trafia do siatki i gospodarze prowadzą już 4 bramkami. Chwilę później futbolówka trafiła do Kacpra Sionkowskiego, a ten piekielnym, mocnym uderzeniem ustalił wynik meczu na 5-0. Bardzo ważne 3 punkty drużyny z Elbląga. Pilica Białobrzegi, znajdująca się w strefie spadkowej, podejmowała będącą w niezłej formie Olimpię Zambrów. Podopieczni trenera Mykoli Dremliuka w 3 ostatnich meczach zanotowali 2 zwycięstwa oraz remis i to oni byli faworytem tego pojedynku. Początek meczu, 12 minuta gry, nieporozumienie w polu karnym i ostatecznie faul, po którym arbiter wskazuje na 11 metr. Do piłki podszedł Jakub Jakimiuk. Jakimiuk pewnie, tak jak przed tygodniem ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki i Olimpia na prowadzeniu. Na kolejne sytuacje bramkowe musieliśmy czekać do drugiej połowy meczu. Z prawej strony mocno wypuszczona piłka, dośrodkowanie, które na dalszym słupku zamyka Andrzej Triuchan i w 62 minucie gry mieliśmy dwubramkowe prowadzenie gości. Kolejne sytuacje miały już miejsce w samej końcówce spotkania. Obrońcy Pilicy nie radzili sobie tego dnia z dobrze dysponowaną ofensywą Zambrowa.
85. minuta i Denis Gojko z bliskiej odległości daje trzeciego gola Olimpii. Minutę później błąd przy wyprowadzeniu piłki popełniają defensorzy Pilicy. Futbolówka do Denisa Gojki. Ten sprytne zachowanie w polu karnym i wykłada futbolówkę Krzysztofowi Kozaczukowi. Olimpia prowadzi 4 golami. Końcówka spotkania, 90. minuta i kolejne, ostatnie już trafienie w tym meczu. Denis Gojko na 5-0. Olimpia zgarnia komplet punktów. Lider Pogoń Grodzisk Mazowiecki grał z 11 Jagiellonią. To gospodarze mają wszystkie karty w ręku w wyścigu o awans do drugiej ligi. Rezerwy Legii tracą do piłkarzy trenera Marcina Sasala 2 oczka, a Pelikan i KKS Bełchatów miały przed tą serią gier 6 punktów straty. Pierwszy gol w tym spotkaniu autorstwa Kamila Odolaka. Świetne dośrodkowanie Sommerfelda i napastnik Pogoni zdobywa swojego 11 gola w tym sezonie. Po godzinie gry miała miejsce sytuacja ważna dla losów tego meczu. Mikołaj Wasilewski faulował przeciwnika, a arbiter pokazał mu drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, i kapitan gości musiał murawę opuścić. W minucie 45 rzut karny podyktowany przez sędziego po faulu na Jakubie Apolinarskim. Do piłki podszedł Damian Jaroń i pewnie bardzo spokojnie dał drugiego gola gospodarzom. Rozpędzona Pogoń była bardzo trudna do zatrzymania. W minucie 58 znowu prawą stroną popędził Apolinarski. Apolinarski wykłada piłkę Sommerfeldowi, a środkowy pomocnik gospodarzy notuje swoje trafienie w tym meczu. Pogoń prowadzi 3-0. W końcówce znowu prawą stroną zaatakowali podopieczni trenera Marcina Sasala. Znowu Jakub Apolinarski. Apolinarski Jakubem Lisem tak naprawdę zdobył gola i Pogoń wygrywa 4-0. Nieprzegrywająca ostatnio Lechia, 3 remisy i 1 zwycięstwo w 4 ostatnich spotkaniach, mierzyła swoje siły z zamieszaną walkę o utrzymanie Wartą Sieradz. Gospodarze w tym meczu w strojach czerwonych, goście z Sieradza na zielono. Pierwsza akcja w tym meczu, piłka trafiła w polu karnym do Marcina Pieńkowskiego, a były gracz Unii Skierniewice wyłożył futbolówkę Kolasie. Ten w słupek trafił z dystansu, ale to była dobra szansa dla Lechii Tomaszów Mazowiecki. W odpowiedzi swoją szansę po podaniu Shingo Koredy miał Jakub Biela, ale jego uderzenie poleciało obok bramki. 30. minuta gry. Indywidualny rajd Szymona Czyżewskiego. Szymon Czyżewski faulowany w obrębie pola karnego i będzie 11 dla gości. Do piłki podszedł Mateusz Lis. Mateusz Lis bardzo pewnie w środek bramki i Warta obejmuje prowadzenie w Tomaszowie Mazowieckim. Przenosimy się do ostatnich minut tej rywalizacji. Końcówka spotkania to huraganowe ataki gospodarzy. Najpierw dośrodkowanie, centrostrzał, którym poradził sobie Kamil Miazek. Później rzut rożny Kamil Szymczak, jeszcze Kolasa, słupek, dobitka, nie ma gola, duże zamieszanie i to była dobra szansa na wyrównanie. W ostatniej akcji meczu swojej szansy szukali jeszcze gracze Lechii Tomaszów Mazowieckiej. Kamil Szymczak piłkę dośrodkował w pole karne, ale tam nie było żadnego z partnerów i ostatecznie Warta odnosi cenne zwycięstwo. Mławianka kontra Pelikan to kolejny mecz w naszym magazynie skrótów. W składzie zespołu z Łowicza zameldował się najlepszy strzelec ligi Szymon Sołtysiński, a w drużynie Mławianki na szpicy notujący serię 6 meczów bez gola Jean Odilon. W 12. minucie spotkania mieliśmy groźnie wyglądające zderzenie, po którym musiał opuścić murawę Mateusz Markowicz, kapitan Mławianki. Minut później pierwszy celny strzał w tym spotkaniu autorstwa Maksymiliana Czeczki. W odpowiedzi dobrą szansę miała Mławianka. W polu karnym był Jakub Tworek, ale świetna interwencja Mateusza Wlazłowskiego ratuje zespół z Łowicza przed utratą bramki. Kolejna akcja Mławianki. Odilon zgrywa piłkę do Grabowskiego.
ale jego strzał prosto w środek bramy. W drugiej połowie swoją szansę z rzutu wolnego miał Kamil Łojszczyk, ale jego uderzenie poleciało nad poprzeczką bramki Norberta Florczaka. Kolejna akcja Pelikana. Mateusz Lazłowski do Sołtysińskiego. Snajper Pelikana świetnie poradził sobie z obrońcą. Był jeszcze w polu karnym, ale jego podanie nie było celne. Ta akcja jest kontynuowana. Marek Grącki. Grącki wpada w szesnastkę. Piłka spada do Kamila Łojszczyka, ale ten znowu nad bramką. W tym meczu mieliśmy kilka sytuacji, ale dobrze spisywały się defensywy obu zespołów. Tutaj świetna interwencja obrońcy gości. Pelikan starał się przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale to się nie udało i mecz zakończył się remisem. Tylko jeden remis w czterech ostatnich meczach to bilans wiktorii Sulejówek. W niedzielne popołudnie zawodnicy trenera Łukasza Ryczkowskiego podejmowali 12 w tabeli GKS Wikielec, który przegrał swoje dwa poprzednie pojedynki. 9 minuta gry i szansa dla gospodarzy. Piłka trafia do Jana Dźwigały, ale jego strzał poleciał obok prawego słupka bramki gości. 41 minuta spotkania. Oskar Kordykiewicz, jego strzał zatrzymany ręką przez obrońcę Wiktorii i 11 dla gości. Szymon Szypulski, pewny strzał z 11 metrów i Wikielec wychodzi na prowadzenie. Kolejna akcja gości. 54 minuta spotkania. Mateusz Szmyt w pole karne. Błąd bramkarza Wiktorii i z kilku metrów piłkę nad poprzeczką przynosi Oskar Kordykiewicz. To powinna być druga bramka dla GKS-u Wikielec. 4 minuty później akcja Wiktorii. Świątek w pole karne, ale nie był w stanie zamknąć tej akcji Majchrzak. 64 minuta. Świątek, to on ma piłkę przed 16 metrem, uderzenie, ale broni je golkiper gości. Końcówka spotkania, aktywny był w tym meczu Julian Świątek. Świątek w akcji indywidualnej, minął 3-4 przeciwników, jego uderzenie nie trafiło jednak w światło bramki i Wiktoria musiała uznać wyższość GKS-u Wikielec. Komplet wyników 24. kolejki. Tylko dwa zwycięstwa gospodarzy. 3 punkty zdobyły na swoim stadionie Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Concordia Elbląg. Świtnowy Dwór Mazowiecki zremisował z rezerwami Legii, a ŁKS Łomża podzielił się punktami z Legionowią. Pogoń Grodzisk Mazowiecki powiększa swoją przewagę nad rezerwami Legii. Większa strata Pelikana Łowicz i GKS-u Bełchatów. Do górnej połowy tabeli awansuje Olimpia Zambrów. Bardzo ciekawie wygląda sytuacja w drugiej połowie tabeli. W strefie spadkowej Pilica Białobrzegi, która ma 18 punktów. Teresa Mooczek Legionowi Legionowo, 5 punktów więcej Concordia Elbląg. Ale blisko zagrożonej strefy jest też ŁKS Łomża, Mławianka, Warta Sieradz i rezerwy Jagiellonii. Plan gier następnej 25. kolejki. W piątek Broń Radom zagra z Mławianką. W sobotę o 16.00 GKS Bełchatów podejmie Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a w niedzielę rezerwy Legii zagrają z Pilicą. W klasyfikacji strzelców na czele Szymon Sołtysiński 19 trafień, dalej Bartosz Snopczyński i Kamil Sabiło, którzy mają po 14 bramek. Za ich plecami Zinkiewicz, Odolak i Ciach, którzy mają 11 goli. Najlepsi asystenci Jakub Apolinarski, który w tej serii gier dołożył 3 ostatnie podania, Oleksiej Zinkiewicz, Niko Demiski, Napołow i Sabiło. W imieniu całego zespołu U-Sport serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to zachęcam Was do tego, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrybowali kanał U-Sport. Dziękujemy!